Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 lutego 2024. Tak jak wczoraj słyszeliście, rozmawiałam z panią Stasią. Dzisiaj obiecałam, że dzisiaj zadzwonię do tego śmiesznego urzędu i do tych wszystkich urzędasów, którzy ściągają nielegalnie tutaj ten haracz dla żydostwa, bo to trzeba nazywać po imieniu. Rabini się bawią na terenie naturalnego Mocarstwa Polskiego, a tutaj wynajęci urzędasy im służą. Także już nie przedłużam, bo jest tych nagrań sporo, także posłuchajcie sobie. Skarbowej w Białymstoku. Koszt połączenia jest liczony jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora. Dla zapewnienia jednolitej informacji podatkowej i celnej rozmowy są nagrywane. Aby zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Administracji Skarbowej, wybierz 9. Jeżeli dzwonisz w sprawie umówienia wizyty w urzędzie, wybierz 0. Podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, wybierz 1. Jeżeli chcesz uzyskać informację ogólną, wybierz 1. Jeżeli chcesz uzyskać informację o... Cezary Sakowski, Krajowa Administracja Skarbowa, słucham. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam z Alicją Jackiewicz rozmawiać. Bo dzwoni pani do pierwszego urzędu w Białymstoku, rozumiem, tak? Bo to jest ogólna infolinia województwa podlaskiego. To jak mogę dodzwonić się, żeby rozmawiać? Już, ale chodzi o pierwszy urząd skarbowy w Białymstoku. Tak, rozumiem, tak. Dobrze, sekundeczkę. Numer telefonu. Tak. Kierunek 85 oczywiście. Tak. I teraz numer telefonu. 878. Tak. 42. Tak. I jeszcze raz 42. 878, 42, 42. Dobrze, dziękuję panu bardzo. A jeszcze chciałam zapytać, dla kogo pan pracuje? Urząd Skarbowy, my jesteśmy infolinią województwa podlaskiego. No dobrze, ale czemu służy ta infolinia? Czemu służy? Jest to ogólna infolinia województwa podlaskiego. Jest pięć województw, które w tej chwili, sześć województw, które testują infolinię i wszystkie sprawy, które możemy załatwić jakby bez dzwonienia na konkretny urząd, załatwiamy na infolinii. Natomiast sprawy indywidualne albo łączymy z urzędem. Ale jakie sprawy tam załatwiacie? Jakie sprawy załatwiacie? Dla kogo pracujecie? Dla Ministerstwa Finansów. Jakiego Ministerstwa Finansów? No tak jak pani słyszy, Ministerstwo Finansów. Ale jakiego? Jakiego państwa? Jakiego państwa? Jesteśmy częścią urzędów skarbowych i dla infolinia udziela informacji związanych z... Ja się pytam pana, jakiego państwa? Jakiego skarbowego państwa? Jakiego? Przecież pani wie, do kogo pani zadzwoniła Nie, proszę pana, ja chcę usłyszeć to od pana. Ja chcę usłyszeć, ja też nagrywam wszystkie rozmowy i chcę usłyszeć od pana, dla kogo pan pracuje. Dla jakiego rabina, Żyda pan pracuje. Że proszę panią, nie będziemy w ten sposób prowadzić. A dlaczego nie będziemy w ten sposób rozmawiać? Bo co? Jestem polską kobietą i mam prawo po prostu żądać, dla kogo pracujecie, dla kogo haracz zbieracie. Znaczy, nie zbieramy żadnego haraczu, bo w tej chwili pani dzwoniła się w celu osiągnięcia jakiejś informacji, więc tyle tylko mogę pani powiedzieć, także... Ja panu mówię, że pan się miga i wszyscy poniesiecie odpowiedzialność karną, wcześniej czy później. Może mieć pani rację, ale to myślę, że powinniśmy... No proszę się zastanowić nad tym, proszę się nad tym zastanowić. Posłucha pan sobie wszystkich rozmów na kanale Karolina Mądraska. Dziękuję panu, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję, pozdrawiam. Sekretariat
Biskupia Kujwana i Panowicka. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Modraska. Z Alicją Jackiewicz chciałam rozmawiać. Nie ma pani naczelnik. A dlaczego nie ma? No nie ma dzisiaj. Ale to co, wzięła sobie wolne, jest na chorobowym czy co? Nie ma dzisiaj w pracy pani naczelnik. I co, ma zawsze dzień wolny w poniedziałek? Proszę panią, nie zawsze, dzisiaj nie ma. W tej chwili nie jest nieobecna. No ale ja bym chciała wiedzieć, dlaczego jej nie ma w tej pracy. Proszę panią, nie wiem, nie potrafię pani. To z zastępcą, kto ją dzisiaj zastępuje? Już chwileczkę, pani naczelnik Ewa Czerenka, a proszę powiedzieć, w jakiej sprawie... A to nie jest pani sprawa, proszę mnie połączyć. Chwileczkę, proszę powtórzyć nazwisko, ja pójdę przedstawić. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Proszę chwilę poczekać. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Ewa Czerenka, słucham. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam się zapytać, dla kogo pani pracuje? Ale nie rozumiem pani pytania. No ale to jest proste pytanie. Dla kogo pani zbiera haracz na terenie Naturalnego Mocarstwa Polskiego? Proszę panią, w ten sposób ja z panią rozmowy nie będę kończyła. Ale dlaczego? Jestem zatrudniona w Izbie Administracji Skarbowej w Jamce. Proszę mi udokumentować tutaj legalność urzędnika państwa polskiego. Ale ja pani nic nie będę udokumentować. A dlaczego mi pani nie będzie... Telefonicznie. Ale dlaczego? Ja jestem pracownikiem Izby Administracji Skarbowej i świadczę pracę w pierwszym urzędzie skarbowym. Więc pytam się, dla kogo zbieracie haracz? Proszę panią, jeszcze raz pani powtarzam, jestem zatrudniona w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku, świadczę pracę w pierwszym urzędzie skarbowym w Białymstoku. Czy ma pani świadomość, ile grozi zafałszowanie pism przesyłanych do Polaków? Artykuł 270. Nie wiem, o jakich fałszowanych pismach pani mówi. Artykuł 270 waszej tutaj śmiesznego prawa karalności. Nie wie pani, powołujecie się na tutaj paragrafy z 1966 roku. A teraz który mamy rok? Proszę panią, dlaczego panią powołujecie się na... Czy pani otrzymała od pierwszego urzędu skarbowego To nie jest pani sprawa, co ja otrzymałam, czy nie otrzymałam. Szantażujecie ludzi. Szantażujecie ludzi. Ja pani powiem, dzisiaj jest sprawa, którą tutaj... A kim jest w ogóle Agnieszka Świszcz? Jest pracownikiem pierwszego urzędu skarbowego w Białymstoku. To dlaczego, dlaczego podpisuje się starszy ekspert? Kto to jest ekspert? Jakim ona jest ekspertem? Od czego? Od łamania prawa?
Nie wiem, więc ja rozumiem, że... No to proszę sobie poszukać, proszę sobie poszukać to pismo, bo jest tam sfałszowana data i w ogóle powołujecie się, ja zgłoszę w ogóle wasz urząd do prokuratury. I to nastąpi dzisiaj. Proszę bardzo, ma pani takie prawo. Bo fałszujecie dokumenty i szantażujecie Polaków. Proszę panią, czy pani chodzi o konkretne pismo, które pani otrzymała z naszego urzędu? Ja nic nie otrzymałam, bo ja jestem wolną, niezależną kobietą polską, a wy szantażujecie Polaków. Dzwonię nie w swojej sprawie, tylko w sprawie człowieka, którego szantażujecie na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. Czy to do pani dociera, czy nie dociera? Zbiera pani haracz dla rabinów, dla kogo? Dla jakiego rabina? Nazwisko proszę. Bo w Wielkopolsce Eichelt... Uważam za słuszne kontynuować rozmowy w takim... Dlaczego? Dlaczego pani nie uważa za słuszne? A uważa pani za słuszne zbieranie haraczu od Polaków? Proszę panią, ja nie zbieram haraczów, ani zbiera pani. Zbiera haraczów. To jest pani zdanie na ten temat. Zbiera pani, bo działa pani nielegalnie tutaj. Cała administracja jest przejęta przez okupanta. Republic of Poland. A wy się powołujecie na prawo polskie. Jeżeli pani uważa, że ja albo urząd działa nielegalnie, to tak jak pani powiedziała, przysługuje pani prawo wniesienia do prokuratury. To jest pani obowiązkiem to zrewidować. A nie powoływać się na prawo polskie, powołuje się pani na prawo polskie, a działa w Republic of Poland. I zbiera pani haracz dla Dudy i jego tutaj całej mafii. Proszę panią, jeszcze raz pani powtarzam, że ja nie zbieram haraczy. Pracuję w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Jestem zatrudniona z miejscem świadczenia pracy w pierwszym urzędzie skarbowym w Białymstoku. Jeżeli ma pani wątpliwości co do naszego działania, że naruszamy prawo, może pani to złożyć wniosek do prokuratury, tak jak pani powiedziała. Tak jak powiedziałam, za chwileczkę dzwonię i zgłaszam do prokuratury. I jeszcze bym chciała, żeby mnie pani przełączyła do Agnieszki Świsz. Nie, nie mogę przełączyć. Proszę poprosić sekretariat, żeby panią przełączyło, bo ja na moim telefonie nie przełączę. Dobrze, dziękuję pani za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Obudzenia się. Wzajemnie. Sekretariat pisze Urząd Skarbowy Białymstoku, Iwona Iwanowicka. Dzień dobry jeszcze raz, Karolina z Rodu Biskupiak, po mężu Mądraska z Agnieszką Świszcz, poproszę. Proszę bardzo. Dzień dobry, Karolina z Rodu... Halo? Halo, halo, to coś przypało. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak, po mężu Mądraska. Chciałam się dowiedzieć, jakim jest pani ekspertem? Starszy ekspert skarbowy. Ale kto pani nadał takie te starszy ekspert skarbowy? Ale w czym mogę pomóc za pani? Proszę odpowiadać najpierw na moje pytania, a później się pani dowie, w czym pani może mi pomóc. I czy w ogóle może mi pani pomóc. Kto pani nadał tego starszego eksperta? I jakim jest pani ekspertem? W jakiej dziedzinie jest pani tym ekspertem? W zakresie swoich obowiązków. W jakim zakresie? Konkrety. Ale to chce pani zobaczyć zakres moich obowiązków, czy nie wiem, bo nie rozumiem za bardzo. Ja się pytam pani konkretnie. Kto pani nadał tego starszego eksperta? Naczelnik. Teraz tak, czy wie pani, ile grozi za fałszowanie dokumentów? Ale proszę powiedzieć, o co chodzi? Ja się pytam pani, czy ma pani świadomość, ile pani grozi za fałszowanie dokumentów? Ale o co chodzi, proszę... Żaden dokument nie jest pani
podpisany przez panią czytelnym podpisem. Powołuje się pani na prawo polskie, a reprezentuje pani firmę Republic of Poland. Czy pani ma świadomość, że podlega pani karze pozbawienia wolności nawet? Ale ja nie wiem, o czym pani mówi, jakby do mnie. No to proszę się dowiedzieć. To proszę się dowiedzieć, o czym ja do pani mówię. Wszystkie rozmowy są nagrywane i jest udostępniane na kanale Karolina Mądrawska. Działacie na szkodę narodu polskiego. Zbieracie haracz dla firmy Republic of Poland. A powołujecie się na prawo polskie. Rozdwojenie jaźni macie? Szantażujecie ludzi w Białymstoku? Polaków? Sfałszowała pani nawet datę dzisiejszej egzekucji. Ale egzekucji w stosunku do kogo? No to proszę się dowiedzieć, kto dzisiaj będzie, przez kogo jest dzisiaj, kto jest szantażowany. Bo to pani podpisała się tym wichajsterkiem na tym pisemku. Na jakim piśmie, jeśli mogę? No przecież pani musi wiedzieć, do kogo pani wysyłała na dzisiaj pisma. Dzisiaj nie wysyłałam do nikogo. Ja mówię na dzisiaj. Na dzisiaj, na 5 lutego, że odbędzie się w 2023 roku egzekucja. To jaki mamy rok? 27 grudnia pani wysłała. A do kogo? To proszę sobie poszukać. Przecież siedzi pani tam, żre i pije za polskie pieniądze. I szantażuje Polaków. A może tak Andrzeja Dudę pani ścignie? Może tych w Warszawie pani ścignie? Ale proszę nie krzyczeć. A co mam nie krzyczeć? Proszę się cieszyć, że nie mam siły. Dalej się pani pytam, dla kogo pani pracuje? I czy jest pani gotowa ponieść odpowiedzialność karną? No i co, i nagle nie ma pani nic do powiedzenia? Ale ja proszę podać, nie wiem, jakieś dane czy coś. No powie pani, mi ciężko jest rozmawiać, tak? Jeśli ja nie wiem... Ale jak pani szantażuje, to pani nie jest ciężko pisać. Jak pani szantażuje tymi pismami i podpisuje się tym wichajsterkiem, to nie jest pani ciężko to robić. Ale jak już do pani dupska się dobierają, to wtedy jest pani ciężko cokolwiek zrobić. Do prokuratury jest pani zgłoszona. Dziękuję, proszę sobie samemu to odnaleźć, bo ja nie jestem zatrudniona w żadnym urzędzie POLIN. Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam. Dział egzekucji Malczewski. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. Jakiej egzekucji? Szanowna pani, to pani do mnie dzwoni. Słucham panią. No ja się pana pytam, jakie egzekucje pan wykonuje? Bo ja mam całą listę ludzi, których też chciałabym, żeby pan po prostu ściągnął od nich. Pani uprzejma, proszę się, szanowna pani, jeżeli przestanie pani na mnie krzyczeć, ja dłużej słucham. A ja nie krzyczę, bo mam taki głos. A co pan taki wrażliwy? Pani stonuje troszeczkę, nie, no bo... Dlaczego mam stonować? Dla kogo pan działa? Szanowna pani, słucham pani uważnie, słucham pani pytania może tak. No to pana pytam, dla kogo pan zbiera haracz na terenie Białegostoku? Dla jakiego rabina? Szanowna pani, jestem pracownikiem działu egzekucji pierwszego urzędu skarbowego, nazywam się Maczewski Andrzej, w czym pani mogę pomóc? Jakich egzekucji? Na czyje pan wykonuje, na czyje prawo wykonuje pan te egzekucje? Proszę się uspokoić, wtedy zadzwonię, dziękuję. Halo? No ja też słucham. Z kim rozmawiam? Nie wiem, to pani do mnie... Bardzo kiepsko panią słyszę. Jak chciałam z Wojciechem... Halo? Ale to pani do mnie dzwoni, więc dlaczego pani pyta, z kim rozmawiam? A czy pani siedzi w urzędzie tam? Proszę pani, proszę mi powiedzieć, do kogo pani dzwoni? Do Wojciecha Zalewskiego i chciałabym dowiedzieć się, z kim teraz rozmawiam.
Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Z kim pani chce rozmawiać? No ale ja bym chciała wiedzieć, kto teraz ze mną rozmawia. Z referendarzem prokuratury regionalnej. A nazwisko? Tytuł już pani ma, a nazwisko? Ale ja pani nie muszę mówić nazwiska. A dlaczego pani nie musi? A siedzi pani w polskiej prokuraturze czy zagranicznej? No, tak się właśnie. Departament do spraw przestępczości. Prokuratura Krajowa Podlaskiej, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, słucham. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam z Wojciechem Zalewskim rozmawiać. Momencik. Pani zadzwoniła do prokuratury krajowej, a prokurator Zalewsko pracuje w prokuraturze rejonowej. Ale tam się pani nie idzie dodzwonić, nikt mnie nie chce połączyć, proszę panią. Więc proszę tutaj, a kto u pani pracuje, kto jest tutaj pani tutaj pracodawcą i kto pracuje tutaj w tej prokuraturze? Ja przyłączę panią, momencik. Bardzo proszę. Krajowa Podlaskie, Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, słucham. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? A, to pani wróciła. Proszę pani, ja pani podam numer telefonu do prokuratury okręgowej. Prokuratura okręgowa jest prokuraturą zwierzchnią nad prokuraturą rejonową. Dobrze? I tam ewentualnie dziewczyny pani podpowiedzą albo połączą tam z prokuraturą. Ale miała mnie pani połączyć tutaj ze swoim pracodawcą. Bo nawet nie wiem, z kim rozmawiam. No, wprowadza mnie pani w błąd. To już jest odpowiedzialność karna, proszę panią. Pani dodzwoniła się do sekretariatu prokuratury krajowej. Ale nazwisko, proszę pani. Nazwisko chcę wiedzieć. Kto tam siedzi? Kto żre pieniądze polskie? Wszystkie rozmowy są nagrywane. Odsłucha sobie pani na Karolina Mądraska. Bo działacie nielegalnie. Z kimś kompetentnym, kto odpowie na moje pytania. Proszę pani, jeżeli sprawa była prowadzona w prokuraturze rejonowej, to tylko prokurator, który sprawę nadzoruje. Nie ma żadnej sprawy. Ja chcę, żebyście udokumentowali wiarygodność swoich urzędów. I chcę rozmawiać z kimś kompetentnym. Po głosie będzie też można panią rozpoznać. Dobrze. Z kim mam panią połączyć? Proszę mi powiedzieć. Z kimś kompetentnym, bo żadne numery i nikt mnie nie chce w Białymstoku połączyć. Ale z kim pani chce rozmawiać? Co to znaczy kompetentny? Z Wojciechem Zalewskim chciałam rozmawiać. Więc ja pani pytam panią, kto jest pani pracodawcą? Nie potrafi pani odpowiedzieć, kto jest pani pracodawcą? Nie mam takiego obowiązku, proszę pani. W jakiej prokuraturze pani zasiada tam? Ja pani mogę podać numer telefonu. Ja się pytam, w jakiej prokuraturze pani w tej chwili zasiada? Nie odpowiada pani na moje pytania. Proszę tym tonem do mnie nie mówić. Dlaczego? Bo co? Bo pani
też pani nie powinna do mnie tak się zwracać. Dlaczego nie powinnam tak rozmawiać? Co pani taka wrażliwa jest, jak pani nawet nazwiska swojego nie potrafi podać? Łamie pani prawo polskie. Działa pani na szkodę narodu polskiego. I pani mi mówi, jaki ja mam ton mieć głosu? Przełączy mnie pani do kogoś, kto jest nad panią? Tak, widzicie, właśnie działają. Słucham, prokuratura. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Białołusy Dyta, słucham. Z Wojciechem Zaleskim chciałam rozmawiać. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. To musi pani zadzwonić do prokuratury rejonowej. Cały czas. Proszę mi podać numer telefonu, bo tam nikt nie odbiera. Wie pani co, a nie mam pojęcia, jaki jest do prokuratora. Więc proszę, proszę tutaj mnie połączyć z kimś, kto jest nad panią. Z panią? Tak, z pani pracodawcą. A w jakim celu pani chce, żebym ja połączyła do kogoś, kto jest nade mną? A w takim celu, że jestem polską kobietą. No i co z tego? No i chcę zgłosić tutaj do was popełnienie przestępstwa na terenie Białegostoku. To na piśmie. Nie, proszę panią, już pani łamie prawo, bo będzie pani ukrywać przestępców. Ukrywa pani przestępców. Tak jak prokuratura w Szamotułach ukrywa, ukrywa przestępcę Andrzeja Dudę. Będziecie na YouTubie, będziecie. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, sekretariat prokuratury regionalnej w Białymstoku. Nazwisko pani poproszę. Nie mam takiego obowiązku, pani też się nie przedstawiła. Najpierw się pani powinna przedstawić, a później ja. Nie podam swojego nazwiska, nie mam takiego obowiązku. Sekretariat prokuratury. Działa pani na szkodę narodu polskiego, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska z Wojciechem Zaleskim, poproszę. To pomaliła pani jednostka, to nie pracuje taki prokurator. No to proszę mi podać do niego numer telefonu. Albo połączyć się. No to połączyć z prokuratorem, który jest teraz wolny, który jest dostępny w pani prokuraturze. W naszej prokuraturze dyżury są we wtorki, więc można jutro zadzwonić i z prokuratorem dyżurującym porozmawiać. Z jakim prokuratorem? Jaki jutro będzie miał prokurator dyżur? Jaki? Już sprawdzę. Codziennie takie dyżury są w prokuraturze rejonowej. A dzisiaj dlaczego nie ma? A pani rozmawia z regionalną, to jest inna jednostka. 6 lutego dyżur w prokuraturze regionalnej będzie miała pani prokurator Edyta Bartoszuk. I jutro można dzwonić. A jeżeli dzisiaj, no to właśnie do prokuratury rejonowej którejś. Ale do której, skoro nigdzie nie mogę się dodzwonić? Panie odrzucają słuchawką, więc czy to jest wiarygodny urząd, czy niewiarygodny, proszę mi powiedzieć? Tutaj nie mam na to wpływu. U nas ten telefon jest odbierany, a jutro tym bardziej, no bo jest ten dyżur, więc tutaj śmiało można jutro dzwonić i z panią prokurator bezpośrednio porozmawiać. U nas taki dyżur jest raz w tygodniu. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia. Tak jak słyszycie, dajcie im jeszcze cyfryzację, komputery, tablety, telefony, a oni tam się dobrze bawią i tylko egzekucje. I taki pan Andrzej Mielczewski, bezczelny, prawdopodobnie Żyd, będzie rzucał słuchawką, bo ja mam dla niego wrażliwy ton głosu. Bo on się czuje już zagrożony, więc dlatego on ucieka od tego mojego głosu. Tak. Także.